Hej, dym wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch. I dzisiaj mamy gwarancję TOTS-a. Wie, w sumie gwarancję TOTS-a. Więc dzisiaj mam nadzieję, że coś będzie ciekawego. I mają nam oddać piki za ligę weekendową. No moje były fatalne, więc jeśli dadzą nam drugie dwa, ja się nie obrażę. Biorę w ciemno, bo nawet by mi się to przydało. Co wy na dzisiaj? Palcie się. Czy wy coś ciekawego trafiliście z tych toców? No ja mam dwa te z pucharu, wreszcie zagrałem, bo jakoś tak nie miałem czasu, chęci i tak dalej. Ale teraz zagrałem, całkiem przyjemnie mi poszło nawet, 9-1 bilansik. Zrobiliśmy 7 pików na start. Później te paczuszki, mam dwie gwarancje, jedna jest tureckie i jakieś mniejsze paczki, które Krystian, nie będę cytował słów, bo nie mogę używać takich wulgarnych słów na odcinku, ale Krystian był bardzo zdenerwowany, że tak powiem. Więc na start uspokójmy troszkę Krystiana, trafmy coś ciekawego, pokażmy mu, że to wystarczy mieć troszeczkę szczęścia. Zrobiłem ostatnio 24 piki, nie wpadło nic, jeden lokal, więc teraz zobaczmy, czy z 7 pików coś można trafić. Zaczynamy Hradeckim. My wszystkie to 83, więc on jest zdziwiony, ja jestem zdziwiony. Drugi, Jadon Sancho. Bardzo ładnie. Jadon Sancho już jest uśmiechnięty. On wie po co nas... Busquets. Bardzo ładnie. Idziemy do góry. Więc teraz, walkoutik. Jest walkoutik. Tylko, że nie będę miał go gdzie przepalić, ale weźmy Jacka. Ale jest walkoutik. To teraz już idziemy na 87. No nie. Ale Araujo bierzemy. Dwa do końca, więc jeden walkout był. Na 7 walkout był. Acuña. Ktoś kiedyś gdzieś czytałem, że powiedział, że lepiej robić jest mniej pików, nie lepiej oddaje. No i tak powiem wam, że na tych 7 pików to faktycznie tak jest. Co jest dziwne. Przejdźmy tutaj. I tutaj mamy tak. Tu jest 81 plus, tu jest dwóch piłkarzy 85, tu jest 8 piłkarzy z Ligue 1 i to jeszcze nie jest ta. Krystian używał brzydkich, niecenzuralnych słów na tej paczce. Paczka trzech piłkarzy z Ligue 1. Tam jest, mam gdzieś tego screena zrobionego, żeby wam, najwyżej wam wkleję jak coś. Bo to jest tak, że 7 zwykłych kart, 3 momenty i 15 toców. Krystian trafił oczywiście 3 złote, więc... No cóż, Superliga i 2 z Ligue 1. Więc co, zaczniemy sobie na spokojnie, paczka dwóch rzadkich, 81+. Oczywiście gwarancji nie liczymy do toca, ale może... Przewinąłem, a czyżby to był Zlatko? Nie, Kulusevski. Kulusevski to niestety, ale... Na handel. Za darmo. No ale wiecie jak jest. To na razie nie. 8 piłkarzy z Ligue 1. Tu na pewno będzie szrocik, więc tu się nie ma co bardzo przejmować. Ale chociaż 83 będzie. No dosłownie będzie 83. Fabian. Ja się nie spodziewam, że trafimy coś fajnego w tych paczkach. 11 piłkarzy... Tak, to weźmiemy już to. 11 piłkarzy z Ligue 1 75+. Uuu, mamy walkout. Francja, śpdy. I jest to André, czyli kolejny liczniczek nam się zwiększa. Jak zobaczyłem Francję, to się na nie nastawiałem, że to będzie Mbappé. Nie oszukujmy się. 41. Do klubu. To na handel, bo nie ma czasu z nimi się bawić. Idźmy dalej. Już nam dało kaucik. Już Krystian będzie zadowolony. Więc otwórzmy sobie teraz. A otwórzmy sobie gwarancję Totsa z Ligi Tureckiej. A tak na odmianę. Tutaj nic jakoś ciekawego. O, jeszcze bramkarz. Ale go nie mieliśmy, więc to nawet na plus. To się wrzuci po prostu gdzieś do jakiegoś SBC, gdzie teraz praktycznie każde jedno większe SBC potrzebuje jakiegoś Totsa. Otwórzmy sobie tutaj paczka trzech piłkarzy 84+. Czy można tutaj coś trafić? No nie. Niestety nie, ale to będzie... Nie.
A, Kostić. 85 z 84. To tak powiem wam słabiutko. Nie mam gdzie tych 84 na razie. Dobra. Ja wiem, że powinien gdzieś to przepalać, ale nie ma gdzie. To teraz tutaj. Paczka dwóch piłkarzy 85 plus. No tutaj może być jakiś tocik, ale niestety nie. Powiem wam, że tak kiepsko się nie spodziewałem. Dwie 85 z 85 plus. No dobra. To paczka trzech piłkarzy z Ligue 1 83 plus. Tak jak wam mówiłem, jest małe prawdopodobieństwo trafienia 3 złotych, ale my to też robimy. Jaki skam paczka. Widzisz, Krystian, nie jesteś sam. Nie denerwuj się. Rot taki, że aż miło patrzeć. Widzisz. I teraz najważniejsze. Zobaczmy. Pierwszego toca. Co nam tam odda? I Francja? Gdy? No przecież innych nie można trafić, nie? No i teraz? Nie było gdzie go przepalić, więc zrobiliśmy kolejną paczkę skamu. Ale najpierw otwórzmy sobie to, co jest za paczkę skamu. Ja nie wiem, tam ludzie dodawali, że tam trafiali tocy super z Ligę i tak dalej, ale ja tam się nie nastawiałem na nią nic. Kysan mi od razu pisał, nie rób, nie rób, ale mówię, wytestuję dla widza pod content, ale Kysan czasami dobrze mówi. Teraz ostatnio chcę rzucić grom, więc jak widzisz, no widzisz, Kysan, mi też nic nie leci. O, ikona. Tyle, że srebrna. Może kiedyś. Może kiedyś. Dobra, zobaczmy tą drugą paczkę skamu. Tu i tak nic nie będzie, więc. O, mamy toca. Christian Brazil. Eś o. Jest! Ożeż ty! Moja paczka skamu dała mi Marquinhosa, ale będzie z kim bębę to wyglądało. No teraz to liczniczek muszę zwiększyć. Teraz to już. Christian. No ładny, no co wam powiem, że nie? No ładny. Ładny, taki fajny będzie. Nie, no ja już jestem zadowolony. Teraz może tu już nic nie poleci, tak nic nie poleci z tych paczek, więc otwórzmy sobie na spokojnie. Chillout totalny. Co będzie, to będzie. Francja, SPO na odmianę. Tego też mam, więc gdzieś sobie go przepalę. No te gwarancje nie oddały, ale paczka skamu okazała się. A nie, gdzieś go przepaliłem. No to jak znalazł. Ale już wam pokazuję, jak to teraz będzie pięknie wyglądało na środku obrony. Szybko porównując, Saliba nie jest taki zły. Ale on tam na rezerwę będzie. I tak to będzie pięknie wyglądało. Marquinhos trafiony. Ten skład naprawdę wygląda teraz. No tak, tą obronę chciałem poprawić, więc teraz mi się udało. To chwalcie się, czy robiliście tą paczkę skamu, która mi oddała, więc nie jest taka paczka skamu. Chociaż myślałem, że tu nic nie będzie. Zagwarantowane tocy, no, mogło być lepiej, no nie oszukujmy się, no. Chociaż ja wiedziałem, że tak będzie. Ale może wam akurat oddało, więc wy się oczywiście pochwalcie tym, co ciekawego wam wypadło, a jak mi dadzą rekompensatę, to zaciągnę Ewelinę, żeby mi otwierała. A nuż, jej cudowne rącie będą cudowne. Więc dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!